Rosyjskie drony przy granicy NATO. Poderwano myśliwce. Tajemnicza ukraińska asystentka Tuska. Co o niej wiadomo? Czołowe lotnisko w Europie sparaliżowane. Jak długo to potrwa? A na koniec, czy Polska dociśnie Białoruś? Ja się nazywam Maciej Prostawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie a propos drugiego tematu, czyli tej tajemniczej asystentki Tuska, gdzie jest podejrzenie romansu pomiędzy tym człowiekiem, naszym premierem, a właśnie jego asystentką, co ujawnił dzisiaj m.in. Marcin Dobski na portalu X. Dziś o 21:00 wyjdzie bardziej szczegółowy materiał dotyczący tej kobiety oraz ich potencjalnej relacji, jak i zagłębimy się w temat w ogóle relacji Tusków, bo już wcześniej były informacje potwierdzone przez żonę Tuska, że to ona go zdradzała, a w ostatnim czasie sami zauważcie, że oni w ogóle się razem nie pojawiają. Nawet jak Tusk wygrywał wybory, jedne, drugie, trzecie, no to i tak żony przy nim nie było. Zastanawiało was to? No właśnie. Dlatego dzisiaj o godzinie 21:00 będzie tutaj na tym kanale film specjalny, gdzie przeanalizujemy tę sytuację. Jest on niezwykle niewygodny dla algorytmów, dlatego prosiłbym was o to, żebyście byli o tej 21:00, kliknęli ten film. Będzie to niezwykle pomocne, żeby dotarł szerzej. Dziękuję wam bardzo serdecznie. A teraz lećmy z pierwszym tematem. Na Ukrainie miał miejsce incydent dalszego zasięgu w okolicach Odessy, co spowodowało reakcję sąsiedniego kraju członkowskiego Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Rumunia podjęła środki ostrożności, wysyłając w powietrze swoje statki latające w celu monitorowania sytuacji. Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii zintensyfikowało działania mające na celu obserwację przestrzeni powietrznej kraju. Z 86. bazy lotniczej Borcea wystartowały dwa statki latające typu F-16, które po około 2 godzinach powróciły do bazy. Mieszkańcy powiatu tulczańskiego zostali poinformowani o potencjalnym zagrożeniu. Służby otrzymały liczne zgłoszenia o niepokojących dźwiękach. W związku z tym władze zarządziły poszukiwania ewentualnych pozostałości obiektów, które mogły znaleźć się na terenie kraju. Szczególną uwagę zwrócono na okolice miejscowości Plauru. Nie jest to pierwszy tego typu incydent w regionie. W przeszłości odnotowano podobne zdarzenia, w tym odkrycie zagłębienia w ziemi o głębokości 1,5 metra w delcie Dunaju, niedaleko wioski Grindu, w odległości 6,5 kilometra od granicy z Ukrainą. Władze Rumunii kontynuują monitorowanie sytuacji i podejmują niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Pamiętacie jeszcze te czasy, kiedy nasza granica, granica NATO była święta, nienaruszalna jak dziewictwo Marty Lempart? No cóż, wygląda na to, że Putin postanowił sprawdzić, czy ta symboliczna Marta nie ma jakichś ukrytych pragnień. Rumunia, nasz dzielny sojusznik w NATO, właśnie przeżyła kolejny atak rosyjskich dronów. I co? No ano nic. 10 telefonów o odgłosach eksplozji, krater głęboki na 1,5 metra i jakieś tajemnicze szczątki znalezione 3 km od granicy. Brzmi to jak opis miejsca lądowania kosmitów, ale z takiego taniego filmu science fiction, a nie poważny międzynarodowy incydent. Ale czekajcie, przecież to nie pierwszy taki przypadek. Do czerwca 2024 roku odnotowano co najmniej 300 przypadków, kiedy myśliwce NATO musiały interweniować w odpowiedzi na rosyjskie samoloty wojskowe, naruszające przestrzeń powietrzną lub strefy identyfikacji lotniczej NATO. 300 to więcej niż liczba odcinków mody na sukces w ciągu jednego roku. I co na to NATO? Ano nic, poderwą parę F-16, postraszą paluszkiem i wrócą do bazy. A Rosja dalej robi swoje, testując cierpliwość Zachodu, jak taki nastolatek testujący granice rodzicielskiej miłości, tylko konsekwencje tego mogą być znacznie poważniejsze. Tymczasem Rumunia, jakby nigdy nic, zbroi się po zęby. W tym roku zamierzają zakupić sprzęt warty 14 miliardów euro. Dla porównania, u nas na wyposażenie żołnierzy przesunięte zostało 500 milionów złotych. Widać wyraźnie, kto tu gra wabank, a kto liczy drobne. No w każdym razie my raczej idziemy w tym kierunku, że NATO nas obroni, ale tarczę wschód oczywiście warto mieć.
ale czy na pewno Rosja jest tutaj tym złym w tej historii? Czy to nie jest tak, jak papież Franciszek mówił, że to NATO prowokuje, szczekając pod drzwiami Rosji? Pamiętacie jego słowa, nie? Ale przecież to NATO rozszerza się na wschód jak na sterydach. Pamiętajmy, że w marcu Niemcy też przechwytywały rosyjskie samoloty w pobliżu terytorium NATO, a u nas spadały chociażby rakiety i doskonale wiemy, jak to się skończyło. Oczywiście na początku cała narracja poszła na Rosję, później się okazało, że to z Ukrainy było, odeszło dwóch Polaków. No ale dalej było, że to było rosyjskiej produkcji, więc to i tak wina Rosji. No ale później były kolejne rakiety już z Rosji, o co chciano zamieść pod dywan. I o tym jakoś głośno się nie mówi. Cała ta sytuacja przypomina mi partię pokera, gdzie NATO siedzi z asem karo w rękawie. Rosja blefuje z parą dwójek, a my jesteśmy tym gościem, który przyszedł do kasyna z 50 złotymi w kieszeni i ma nadzieję, że odmieni się jego los. A może o to właśnie chodzi? Może cała ta szopka z atakami i naruszeniami to tylko zasłona dymna, podczas gdy my skupiamy się na tych dronach, kraterach, gdzieś w cieniu rozgrywają się właśnie prawdziwe batalie o wpływy, surowce, dominację technologiczną, a my tutaj jesteśmy traktowani jak takie emocjonalne bydło, które ma po prostu zareagować w sposób taki, że się zbulwersujemy, powiemy, że co tu się dzieje, a tak naprawdę umowy są zupełnie gdzieś indziej. No bo widzicie, w świecie geopolityki nic nie jest takie, jakim się wydaje na pierwszy rzut oka. Każdy ruch, oświadczenie czy przypadkowy incydent może być częścią większej gry, w której stawką jest nie tylko bezpieczeństwo regionu, ale przyszły kształt całego światowego ładu. I tak siedząc w wygodnym fotelu, my tak sobie obserwujemy to wszystko, zastanawiając się, czy jesteśmy świadkami preludium do trzeciej światowej, czy może to tylko kolejny odcinek międzynarodowego reality show. Czy może jedno i drugie. No bo czy naprawdę wierzycie, że w erze satelitów szpiegowskich, dronów zwiadowczych, systemów wykrywania wartych miliardy dolarów, jakikolwiek atak może być jeszcze przypadkowy i niezauważony? Czy po prostu jest to kolejna gra, której zasad nie znamy. Lećmy dalej. By the way, I've been wondering what that special place. Krystyna Woronowska, specjalistka od upiększania w warszawskim salonie, została niedawno osobą wspierającą społecznie Donalda Tuska. Jej media społecznościowe sugerują, że przed ostatnim okresem wyborczym często gościła w rejonie Trójmiasta. Ta sytuacja wzbudza coraz większe zainteresowanie internautów. Obecnie Donald Tusk korzysta ze wsparcia dwóch osób w ramach działalności społecznej. Patrycji Czerskiej, mającej doświadczenie w biurze poselskim, oraz wspomnianej Krystyny Woronowskiej, która dzieli swój czas między Salon Urody a Biuro Krajowe PO. Woronowska, absolwentka kosmetologii, specjalizuje się w technikach upiększania okolicy oczu i brwi. Osoby wspierające społecznie posłów mają pewne przywileje, w tym możliwość swobodnego poruszania się po budynkach parlamentu. Pojawia się pytanie, dlaczego obywatelka Ukrainy z takim doświadczeniem zawodowym została dlaczego społecznie polskiego premiera? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Internauci i dziennikarze wyrażają swoje zainteresowanie tą sytuacją, stawiając różnorodne pytania. Asystentka Donalda Tuska, nowa twarz polskiej polityki i kolejna afera na horyzoncie. Krystyna Woronowska, bo o niej mowa, budzi ostatnio spore emocje w mediach społecznościowych i nie chodzi tu bynajmniej o jej umiejętności w zakresie upiększania brwi i okolicy oka, choć kto wie, może to właśnie to przyciągnęło naszego premiera. No ale zacznijmy od początku. Krystyna Woronowska, obywatelka Ukrainy, została asystentką społeczną Donalda Tuska w maju 2024 roku. Tegorocznie nic w tym dziwnego, nie? Co to takiego? No w końcu żyjemy w czasach, gdy granice między państwami zacierają się coraz bardziej i coraz więcej widzimy takich parek polsko-ukraińskich w własnym otoczeniu. Ale diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na timing. Woronowska została asystentką tuż po wyborach, w których Tusk odniósł zwycięstwo i nie było przy nim jego żony. Przypadek? Być może. Ale pamiętajmy, że w polityce przypadków jest znacznie mniej niż nam się wydaje. Po drugie, intrygujący jest fakt, że przed wyborami Woronowska często odwiedzała Trójmiasto i Sopot. Prowadziła tam jakieś tajne konsultacje polityczne, czy może po prostu lubi morze?
W końcu każdy ma przecież prawo do wakacji, nawet przyszła asystentka premiera. Ale pamiętajmy, że to premier pochodzi właśnie z tamtych terenów. Ale to nie wszystko, bo okazuje się, że nasza bohaterka ma dość elastyczne podejście do swojej tożsamości. Według niektórych źródeł wcześniej nazywała się Krystyna Potopalska. Zmiana nazwiska to oczywiście nic niezwykłego, ale w kontekście pracy dla premiera rodzi to pewne pytania o transparentność. Co ciekawe, po wybuchu afery Woronowska postanowiła zablokować swój profil na Instagramie. Oczywiście może to być próba chronienia swojej prywatności przed falą memów, które już zaczęły i tak zalewać internet, no ale warto wspomnieć, że Tusk ma jeszcze jedną asystentkę, Patrycję Czerską. Dwie asystentki to chyba standard dla polskiego premiera, nie? No chyba, że spojrzymy wstecz i przypomnimy sobie, że poprzedni premierzy jakoś radzili sobie z jedną. Ale przecież nie możemy skupiać się tylko na Donaldzie Tusku, gdy mowa jest o romansach w polityce. Przypomnijmy sobie głośną aferę romansu żony Tuska sprzed lat. Czyżby premier chciał teraz zagrać tutaj, wiecie, odegrać się za tamto, co było kiedyś? Może po prostu kolejny dowód na to, że życie prywatne polityków jest równie skomplikowane jak ich zawodowe. No całą tę sytuację można by było skomentować powiedzeniem polityka to dziwka, ale tak tego nie skomentujemy. Może warto spojrzeć na to po prostu z innej perspektywy. Może zatrudnienie Woronowskiej to sprytny ruch Donalda Tuska mający na celu poprawę relacji z Ukrainą. W końcu nic tak nie zbliża narodów jak wspólne skandale polityczne. Może to wszystko jest częścią takiego wielkiego planu Donalda Tuska. Pamiętajmy, że Tusk niedawno obniżył VAT dla branży beauty i chwali się tym obniżeniem podatku dla branży beauty fundacja, do której należy właśnie Woronowska. Ma oficjalnie ta fundacja napisane na swoim profilu, że obniżyliśmy VAT do 8%. W jaki sposób? Woronowska jest asystentką społeczną Donalda Tuska. Z tego co mi wiadomo, asystenci społeczni pracują za darmo. Więc po co miałaby tam pracować? No, jakieś korzyści widocznie z tego są. Obniżono VAT na beauty. Jest to trochę zastanawiające, sami przyznacie. Czyżby premier przygotował grunt pod nową erę w polskiej polityce, taką, w której liczy się nie tylko twoja kompetencja, ale i wygląd? Na koniec warto zadać sobie pytanie, czy ta cała afera to faktycznie coś, czym w ogóle powinniśmy się przejmować? Czy może tylko kolejna burza w klance wody, mająca odwrócić uwagę od realnych problemów. Jedno jest pewne, polityka nigdy nie przestaje zaskakiwać i kto wie, może za kilka lat będziemy wspominać aferę z asystentką jako taką niewinną rozgrywkę, przygrywkę do tego, co jeszcze nas czeka. Bo jak mawiał Stanisław Jeżlec, myślałem, że dno w polityce zostało już osiągnięte, a nagle zapukano od spodu. Jedno z czołowych lotnisk w Europie doświadczyło znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu za sprawą działań grupy osób zaangażowanych w kwestie klimatyczne. Grupa, znana jako Ostatnie Pokolenie, przeprowadziła akcję, która skutkowała tymczasowym wstrzymaniem operacji lotniczych we Frankfurcie. Uczestnicy akcji argumentowali, że ciągłe wykorzystywanie nieodnawialnych źródeł energii stanowi poważne zagrożenie dla przyszłości naszej planety. Port lotniczy we Frankfurcie wydał komunikat informujący o zawieszeniu lotów z powodu trwającej demonstracji. Władze lotniska zaapelowały do podróżnych o niewybieranie się na lotnisko do czasu rozwiązania sytuacji. Zalecono również sprawdzanie aktualnego statusu lotów oraz zarezerwowanie dodatkowego czasu na dotarcie do portu lotniczego w przypadku planowanej podróży. Grupa Ostatnie Pokolenie potwierdziła swoją odpowiedzialność za zakłócenia w funkcjonowaniu lotniska, publikując stosowne oświadczenie w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączono materiał wizualny przedstawiający uczestników akcji zajmujących przestrzeń przeznaczoną do startów i lądowań samolotów. Według danych z serwisu Flightradar ponad 50 maszyn zostało zmuszonych do zmiany planowanej trasy lotu z powodu zaistniałej sytuacji. Warto zaznaczyć, że nie jest to odosobniony przypadek tego typu działań. Kilka miesięcy wcześniej podobna akcja miała miejsce w porcie lotniczym w Hamburgu, również przeprowadzona przez tę samą grupę osób zaangażowanych w kwestie klimatyczne.
Frankfurckie lotnisko sparaliżowane, setki lotów odwołanych, tysiące pasażerów uwięzionych na terminalach. Wszystko przez garstkę aktywistów, którzy postanowili urządzić sobie spontaniczny piknik na pasie startowym. Ot, kolejny dzień z życia ostatniego pokolenia, które w Niemczech zostało uznane za organizację Terrorerro. Zanim zaczniemy potępiać lub wychwalać te działania, zastanówmy się głębiej, kto tak naprawdę na tym wszystkim korzysta, na tym całym zamieszaniu. Przede wszystkim, czy takie akcje faktycznie przynoszą zamierzony efekt. Historia pokazuje, że niekoniecznie. Weźmy choćby naszą rodzinną akcję z oblaniem warszawskiej syrenki. Kto pamięta, o co chodziło w ogóle tym aktywistom? O ile w ogóle o coś im chodziło. A kto pamięta, jaką farbą została oblana? Niczym przypadkiem nie była to farba produkowana przez jednego z gigantów chemicznych. Interesujący jest tutaj też kontekst prawny. W Wielkiej Brytanii aktywiści, którzy zablokowali autostradę, usłyszeli wyroki od 4 do 5 lat więzienia. ONZ ostrzega, że niebezpieczny jest to precedens, ale czy aby na pewno chodzi tu o ochronę praw człowieka, czy może o utrzymanie status quo, które służy wielkim korporacjom? Co ciekawe, mimo tych surowych wyroków, ostatnie pokolenie nie zamierza się w ogóle zatrzymywać, działa oficjalnie i pokazują ich w mediach. Wręcz nawołują do antyrządowego buntu. Czy to oznacza, że represje prawne mogą paradoksalnie wzmocnić ten ruch klimatyczny? A może właśnie o to chodzi, o stworzenie wrażenia prześladowanych bohaterów? Warto spojrzeć na szerszy kontekst. Podczas gdy młodzi, naiwni, zmanipulowani aktywiści blokują lotniska, wielkie korporacje zielonych technologii czerpią gigantyczne zyski z dotacji i ulg podatkowych. Bo gra aktywistów nie jest po prostu wykorzystywana do napędzania nowego ekologicznego biznesu, prawda? Z drugiej strony, czy bez takich radykalnych działań, zmian klimatycznych w ogóle trafiłoby to do mainstreamu? Czy nie jest tak, że to właśnie kontrowersyjne akcje zmuszają media do ciągłego powielania tej narracji, co z kolei napędza sprzedaż ekologicznych produktów? Bo paradoksalnie takie akcje jak ta we Frankfurcie mogą przynosić efekt odwrotny do zamierzonego. Samoloty zmuszone do krążenia nad lotniskiem zużywają przecież do cholery więcej paliwa. Pasażerowie zamiast myśleć o klimacie skupiają się na własnej frustracji. Raczej nie w myśli im będzie później traktowanie tych aktywistów poważnie. Ale czy przypadkiem nie o to chodzi? O stworzenie tego chaosu, który można potem wykorzystać do wprowadzenia nowych restrykcyjnych regulacji. A może cały ten ruch to tylko wierzchołek góry lodowej? Czy za tymi pozornie spontanicznymi akcjami nie stoją czasem większe siły z pieniędzmi zainteresowane destabilizacją obecnego porządku ekonomicznego na Zachodzie i stworzeniem nowego, w którym to oni będą rozdawać karty? Bo warto zadać sobie pytanie, czy w obliczu tej zmasowanej propagandy klimatycznej stać nas na luksus bezkrytycznego przyjmowania każdej zielonej inicjatywy. Może powinniśmy raczej zastanowić się, kto i dlaczego tak desperacko chce, byśmy uwierzyli w tę religię ekologii. No, niezależnie od naszej oceny, jedno jest pewne, nawet jeśli zamkniemy wszystkich aktywistów w więzieniach, korporacje dalej będą szukać nowych sposobów na manipulowanie społeczeństwem. A młodymi zwłaszcza łatwo się manipuluje. Może więc zamiast oceniać metody młodych, naiwnych idealistów, powinniśmy skupić się na zdemaskowaniu tych prawdziwych beneficjentów całego tego klimatycznego szaleństwa. Lećmy dalej. Pisowcy migrać. Gratuluję narodowi polskiemu. Należą się im wielkie brawa. Polska rozważa ograniczenie ruchu na granicy z Białorusią. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że analizowane są konsekwencje takiego kroku dla gospodarki i społeczności lokalnych. Działanie to ma na celu rozwiązanie kwestii związanych z niepożądanym ruchem osób na granicy, zainicjowanym przez władze białoruskie. Według nieoficjalnych informacji władze polskie prowadzą rozmowy z przedstawicielami Białorusi w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta, polsko-białoruskiego dziennikarza, który obecnie przebywa w odosobnieniu z powodów politycznych. Możliwość ograniczenia ruchu granicznego jest rozważana jako potencjalny argument w tych dyskusjach. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty państwowej w Chinach poruszył temat tranzytu towarowego przez granicę z Białorusią. Polska zasugerowała możliwość ograniczenia
kluczowego szlaku kolejowego do Unii Europejskiej, co mogłoby wpłynąć na interesy chińskie. Działania te mają na celu zmniejszenie napięć na wschodniej granicy Polski. Franciszek Wiaczorka, główny doradca polityczny Światłany Cichanouskiej, ocenia, że Polska znalazła czuły punkt reżimu Aleksandra Łukaszenki. Według niego ograniczenie ruchu towarowego na granicy mogłoby być skutecznym narzędziem nacisku. Wiaczorka podkreśla, że dla Białorusinów ważne jest, aby ruch pasażerski został utrzymany, podczas gdy ograniczenia dotyczyłyby głównie transportu towarów. Cokolwiek się stanie, oni i tak przyjdą do nas, będą prosić Rosję o pomoc. On się bardzo boi, no gówno się boi. Tytuł tego newsa w ogóle przypomniał mi tekst legendarnego Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, że Putina wgnieciemy w ziemię. No to niech se wgniata. Pamiętajmy, o 21:00 film specjalny o potencjalnym romansie Donalda Tuska. Dzięki.